No to co, schodzimy do mózgu. Ja obstawiam, że tam będzie mózg. Lochy. Co to za ścierwojad? O, shit! Czemu to w ogóle pierwszy atakuje? A już nie mam ruchu. Behemoth, moce aż. A teraz ci pokażę. Nie ma takiego. O kurde, tu drugi. To są ścierwojady. Takie, nie wiem, ja nie grałem w Gothica, ale trochę tak wyglądają jak te coś z Gothica. Ale zebrał. To pewnie one są... Ale dostał, ja pierdzielę. Co on dostał za to chybienie? Jakiś zawrót głowy, o co chodzi? Trochę nie kumam tego ciosu, on jest taki słaby. Dobrze się te postacie mieszczą, bo ja nie lubię w grach, jak nagle się okazuje, że gdzieś jest w jakimś, wiecie, w jakimś przejściu jest za ciasno i jest problem. Nie zmieniłem goniowi. Aha, broni mu nie zmieniłem. A jaką on miał broń? Niech mi ktoś przypomni, jakąś pałkę, nie? Szronową. Shouldn't have wished to live in more interesting times. Never wanted the easy path. Ścierwojady, kurde, co tu się dzieje? Naciskam, wiecie, shift, patrzę, czy tu ktoś, nie wiem, zagląda na mnie. Gdzieś z boku. Tu by się dało jakoś przetyle... Aha, tędy się idzie, dobra, okej. Okay.
What the hell's is this place? Tu mózgi wysysają pewnie. To jest mózg. Right beneath the towers. A colony must be close. To jest ten mózg chyba. My na nim stoimy, nie? To nie jest ten mózg pod nami, że my po nim idziemy właśnie? Tak wyglądał trochę. Tu jakiś harfiarz chyba został zjedzony, bo przypinka w kształcie harfy. A to co za drzwi? Membrana. O fuck, jakiś goblin, kurde. Co to za goblin? Co ja mam na sobie za zbroję w ogóle? Co się stało? Widziałem absolut, doznałem wyniesienia. Nie dostajesz żadnego wyniesienia, zwyczajnie umarłeś. Co to jest wyniesienie? Opuściłem ciało, połączenie się z nią na wieczność. Wciąż masz wyprany mózg, nawet teraz. The corpse remains silent. That was more of a copy. The absolute chamber. The corpse remains the spell's power. Dobra, czyli to jest komnata absolutu. Oni tu zyskują wyniesienie, co oznacza, że po prostu ich mózgi są zjadane na proste. To jest ten mózg. To co ja tu robię i czemu nic się nie dzieje? O, tu są jakieś... Czekajcie, ja go przysmażę trochę. Ten mózg, bo coś czuję, że to... Że tak trzeba. Tylko chodźcie tu wszyscy. A może po prostu to już jest inna z jakby... Może on już umarł. Dziwne, nie wiem co tu zrobić. Nie zmieniłeś goniowi... Aha, to już czytałem, dobra, agulka. Nie wiem, wlazłem do podziemi, myślałem, że tu muszę iść do piwnicy, ten mózg pokonać. Ale tak widzę, że nikt się chyba tym nie przejął. Czekajcie, bo tu jest jeszcze coś. Tu jest jakby... Jakaś macka. O, czekajcie, tu coś jest. Pożeracz intelektu. Ale nie wiem co... Nie, no coś tu jest nie tak, albo się coś nie... Wątpię, żeby to był jakiś błąd, po prostu coś na odwrót zrobiłem znów, wiecie. Może mam tu za chwilę dopiero przyjść, albo w ogóle, albo... pojęcie, albo... No ale było, że on tam, ten Caitryk ucieka i ja mam iść do piwnicy za nim. Nie było coś takiego, jak żeśmy go pokonali? A może tam nie było, że mamy iść za nim do piwnicy? Czemu 60? Na zawsze? Nie wiem czemu Goniu dostał jeszcze... Aha, czekajcie, bo ja chciałem tę tajną skrytkę, bo ona tu jest i wydaje mi się, że jak moja główna postać tam podejdzie, to ją odkryje. Nie do końca jestem pewien, czy to na pewno tak zadziała, ale... Może tak być. To pójdziemy do tej wieży na środku, może tu, nie wiem, może on tutaj wpadł i jak zaczniemy z nim walczyć, to później do mózgu wpadniemy, czy coś podobnego, nie wiem. Przekonamy się zaraz. Ale zdecydowanie to jakaś inna dynamika miała być tego. No i co? Może to ten szkielet?
Nie wiem, gdzie ta skrytka i w jaki sposób, czemu... Chyba, że to jest gdzieś tu, typu, wiecie... Jeszcze tylko jedną rzecz zrobię, rzucę w to fireballem i zobaczymy. Nic, no to nie wiem, jest jakaś dziwna ta skrytka. Nie wiem, błędy są w tej grze też, więc wiecie to. Może tak to już jest. Widzicie, mamy podążaj za Kentrickiem. Pokonaj Kentricka. To może ja źle za nim podążam, może to nie tu miałem za nim podążać, tylko jakimś innym wyjściem. A ja podążyłem od razu na dół. Ach, niby tu nie ma podążaj za Kentrickiem, ale już tu jestem, to już tu wejdę, nie? Oho, i kto tu jest? Co to jest? Naczelniczka. Jakaś baba, odporność na ogień. Ona ma jakieś odbicie czar i odbicie i mnie zaczarowała, ale dostała sama damage za to. O kurde. No nie wiem, że ty tu jesteś przecież. A, zrzucimy na ciebie jakiś kwas albo coś. Czym ja tu mogę rzucić? Butelką. O, ognistą. Ty jesteś odporna na ogień. Mogę ją z łuku strzelić. Ona tu jest, czy jej nie ma, bo nie wiem, kurde. A ona gdzieś polazła do tyłu. A włazi do góry po tym. O nie, tu jest to oko. Strzelić.
przywalę z tego. Żeby się tylko to oko spaliło, wiecie, bo to jest ku... padaka, jak on zacznie przybycie, to oko co rundę potrafi przywołać pomocnika, no to to jest bezsens w ogóle. Zepchnąć trzeba. Zasrane łotrzyki, kurde. Czemu gonił Attack of Opportunity na Nograma? Już chciałem powiedzieć, że nie ma, ale... ale ma. Okej. Naczelniczka została, kurde, trzaśnięta. Mikstura anielskiego wytchnienia. Dajmy ją tu. Jakaś kusza. To chyba do obozu. Więzienny klucz, aha. Przywrócenie komórki czaru. O, to niezłe. Jakie ma amulet? Leczenia. Dobra. Nothing hurts anymore. I'll feel that one later. Co my tu mamy jeszcze? Diadem. Postać nosząca ten diadem otrzymuje premię plus 1 do ST rzutów. Co to jest ST rzutów? Aha. Zagrożona. Okej. No to chyba ma sens, tak szczerze powiedziawszy. Nie będą mogli moich czarów tak unikać. Dobrze ja to rozumiem, czy źle? Te ty otwierasz. Co tu jest? Wypolerowany naszyjnik. Złoty kielich. Plany inwazji na wybrzeże. Ty, może ja wezmę jedną taką mapę, bo się później okaże, że mi nikt nie chce uwierzyć, że oni naprawdę chcą napaść. A, tu są te narzędzia, co on chciał. Okej, okay, tu można. Aha, tu można w ogóle górą przejść.
Ale to już chyba nie ma sensu, bo już byliśmy tu. No chyba, żebyśmy chcieli jeszcze tu gdzieś wejść, ale... Coś mi się nie wydaje, żebyśmy chcieli. Możemy z tego więzienia wyjść, ale to mnie troszkę dziwna lokacja. Ja mówię, Nie wiem. Idę szukać tego Kendricka całego, gdzie on mi się stracił. Mówię, myślałem, że on jest w tej piwnicy. Czy mogę zdradzić swoją postać i ją pod koniec... Nie można zdradzić swojej postaci, bo wy jesteście tą postacią. Jak wy sobie wyobrażacie zdradę własnej postaci? Można zdradzić inną swoją postać jakąś na przykład, albo można zdradzić ideały swoje w swojej postaci. Tak. I nie grać zgodnie z postacią, tylko sobie tam wymyślać jakieś. Czekajcie, aż zapiszę i skoczę. Aha, no ale to ja tu byłem. To nie, to jest po prostu wpadnięcie tam do tego mózgu. Na przykład moja postać jest bardzo zła. Bardzo jest taka, bardzo lubi zabijać i bardzo jest niedobra dla wszystkich. I taką właśnie moją postacią, tak ją muszę odgrywać. Ciężko jest, bo szczerze powiedziawszy nie wiedziałem, że ona będzie aż taka zła, a potrafi być bardzo zła. No ale cóż, poradzę na to, no tak to bywa. No nie jest najgorzej, powiedzmy sobie szczerze. Jezu, ja zawsze jakąś dziwną, kurde, drogę wybiorę. Dobra, wracaj sobie tędy. Myślałem, że po prostu wyjdę drugą stroną, o to. A, tu są w ogóle dźwignie do celi. I co? A widzicie, wszystko otworzyło. Tu też mogę skoczyć. Aż se zobaczę, co tu będzie. Aha, to jest to samo co wcześniej, tylko nie dostaję damage'u, dobra. To wróćmy się. Znaczy wiecie, nie będę się z buta wracał na górę, bo to by nam za dużo czasu zajęło. Nie mamy tyle czasu na granie w gry na komputer. Dziś jest środa w ogóle. Taki trochę jest ten tydzień. Był weekendowy. Swift as my feet can carry me. What's in here? Tam, aha, czekasz na Xboxową wersję. Masz nadzieję, że się wyszło. Tu nie ma co mieć nadziei, no. Oni premiera na Xboxa ma konkretną datę i wtedy wyjdzie. Tam za dwa tygodnie, za tydzień. Dobra, idę podążać za Kendrickiem. Nie wiem, w jaki sposób mam za nim podążać, ale... Nie do końca kumam. W jaki sposób... Wiecie co, ja się jeszcze tu wrócę na chwilę. Na ten dach się wrócę. Nie, gdzie ja mam za nim podążać? No on uciekł i tyle. Co ja mam jeszcze zrobić? Chyba, że tam to z tej walki z nim jeszcze jakieś inne wyjście było. Może tam, gdzie ta macka go wciągnęła. No dobra, rzeczywiście tu jest jakieś... A, że niby tu... Aha, ja mam tu wskoczyć. O, shit, pusta wieża. A, dobra, kumam. No dobra, zobaczymy, o co tu chodzi. Nie skumałem, że tu jest jakieś przejście. The hole yawns back at you, impossibly wide. A single tentacle burrowed through stone.
Looks like a long way down. Shall I go first? Close to the source of the infections. Co, będziemy tu w tym mózgu? A teraz jesteśmy z innej strony, dobra, kumam. Dobra, kumam, o co chodzi? Najgorsze jest to, że już spać nie mogę. Ale dobra, niech będzie. Tread carefully. We are very close to the source of the Absolute now. That telepathic storm has become a tempest. What's cooking? Amy, Nestor wzywa, słucham. Dobra, nie wiem czy już ich nie bić, bo mnie później zaatakują znów wszystkie. The stench. I wonder how many pilgrimages to Moonrise ended down here. Zrem. No will sparks behind his eyes. His mind has been hollowed out to better echo the commands of the collective. You could kill it, end its miserable life of enslavement, or you could take advantage of its vulnerability and plunder what's left of its hollow mind for anything that could serve you. Dobra, nie gadam z nim. Jak to jest jakiś psychol, to ja z nim nie chcę gadać. Dotknij, o nie, co to jest? Blood again. It's even bigger up close. A zwłoki. Jeszcze raz mogę. Okej, okay, oni tu go będą zaraz mózg z niego brać, tak? O, shit! Walka. Pasterz, o, fuck, pasterz śmierci znów. Zaciągniemy ich w ciasne miejsce i tu ich będziemy bili na przejściu, wiecie, nie mam zamiaru tam do nich wychodzić nawet. O, shit, sami przyszli tutaj teraz. Na piątym levelu na tej lokacji. Kto jest na piątym levelu? A oni, że są. Wydaje mi się, że to dlatego, że nie mam pojęcia właściwie czemu. Gdzie jest ten mój strażnik? Ja nie mam piątego, ja mam z dziewiąty już level. Pasterze, służewca, to służewca, pasterze. Co jest zbugowane? A że ja mam, a gdzieś tu jest coś napisane, że ja mam jakiś piąty level? Nie mam pojęcia, o co wam chodzi.
Kurde, niedobrze, sam swojego uszkodziłem. Nawet nie podejdą tutaj. Tylko raz dostaję na takim długim tym. Chyba 140 ekspa za takiego frajera. Nakładka jest na TV, pokazuje piąty. Aha, to nie wiem, może się nie aktualizuje albo coś? Szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia. Jakiś olej bym tu rzucił, może rzuć. Co to ma? Olej podpalenia, może jakiś spowalniający. Nie ma czegoś takiego jak olej spowalniający. To rzucę zwykły ogień. Niech się tam jeszcze troszeczkę podsmażą, co? Zanim na takiej długości, to on więcej razy powinien, chociaż dostał dwa razy teraz damage. Bo wiecie co, ja sobie po prostu rzucę tą moją. Ale nie nekrotyczne, nie chcę. Nie, od światłości czemu to są? I co, on będzie tak przywoływał? Nie, zaraz mu się chyba punkty czarów skończą, nie? Ale im zaraz odesłanie nie umarły zrobię. Seria zabójstw, ja się zyskuję inspirację. No od tego ognia to na pewno jakaś seryjka musiała pójść. Bo oni tu stoją, wiecie, to niedobrze. O, a ten się nagle z tyłu uaktywnił. A mózgi też się zrobiły agresywne, czemu? Nie były. Ale w sumie, no... Trochę mnie to nie dziwi. Idzie w ten ogień, czy nie? Mam nadzieję, że tak. Co, stworzył moba i od razu się spalił. Dobry as. Dobra, ci z tyłu chcą mnie przeatakować. Trzeba tu jakieś im wyjaśnienie zrobić. Tylko jakie?
Dominacja nad bestią nie zadziała, spowolnienie. Szkoda tego spowolnienia na nich. Jezu, teraz te wszystkie mózgi tu lecą. Trafi go w ogóle. O kurde, trafił, ale chyba nie wiesz, się gniew włączył. Kurde, znów ich przyzywa. Gonił mi, zaraz zginie. The hammer's gonna fall. O shit, on żył. Myślałem, że ten już nie żyje. Spalił się? Spalił się. Dobra, udało się. Wszyscy, kurde, pokonani. O nie, znów walka? Czekajcie. Aha, nie, tamten tam umiera, dobra. Widzicie, że ten będzie agresywny? Nie. Lista zasad czego? Trzymać się światła. Co to za królewski hełm? Nie wiem, ale królewski hełm brzmi jak nieźle. Umysł porządny. Dobra. One day I'll catch a break. Kurde, ten ogień to się nigdy nie skończy palić. The moment comes. The absolute moment.
Większy zombie tu to będzie teraz zwłok. Kurde, ten ogień się nigdy nie skończy. Miałem jakieś butelki z wodą. Miałem butelki z wodą, ale ich chyba wszystkie wywaliłem, bo były ciężkie. Może jej dałem, czekajcie. Może temu. Kurde, no nie przejdę. Dobra, walić to, idę drugą stroną. Zmień sobie czarna kleryczce na robienie wody. Nie, bo ja nie lubię takie zmieniania czarów w trakcie gry, tylko po to, żeby jedną rzecz zrobić. Pójdę inną, tu jest druga droga, to pewnie... Pewnie tak mam iść drugą drogą i tyle. A co to za znaczki tu są? Seria kropek, przerwąknij napis w języku, który nie rozumieją, a jednak wyczuwasz ich sens. Wir, zgiełki, ból, przypuszcz. Mózg, który dopiero co wypuł z sadzawki. Nestor się budzi, Nestor rodzi się na nowo, ale nie wszystko jest w porządku. W odmętach ciemności, gdzie Nestor zaczyna się ruszać, poruszają się coś jeszcze. Trzy oślepiające światła. Czyli ja lityjskie potrafię. No tak, no bo oni przejęli ten mózg Nestora. Fragment raportów z innych kolonii rozsianych po całym podmroku. Jednej z nich relacjonuje bunt niewolników zmuszanych do walki na arenie, którym udało się wydostać i zaatakować obserwujących Litidów. O kurde. Chyba kijanki nie mieli w głowie, jak im się udało zaatakować. Ja tu chyba jest drugie wejście do tej sali, co żeśmy w niej byli. Nekrotyczne laboratorium. Nie wiem, czy tu stawać na środku, czy nie. To jest jakoś bardzo nekrotycznie. The castle bursts into life, a mind touches your own. Alien and full of desperate need, but fragmented too. It is incomplete. It yearns to connect, but needs you to guide the process, linking each part of your mind to its life. No chyba ich powaliło. No chyba nie. Tak, ja będę kurde łączył tutaj, aż w końcu ten mózg się obudzi i mnie zabije. Nie, to jest na tyle głupi, żeby to... Rozumiem, że tego się nie da wytrychem. Kurde, chyba, że to są klucz do drzwi. Tam jeszcze można iść. No nie wiem, niepokoi mnie takie coś. Mówię, bo jeszcze się ten umysł cały połączy i mnie zabije. Co to jest? I feel glorious. Let's get on with it. Ten kamień nakłada na ciebie istoty w pobliżu stan zanurzenia w błogości. Kamienie rezonansu wzmacniają emocje osób znajdujących się w zasięgu ich działania. Aha, to jest to? Aha. Gorcza się z obdarzoną usą naukowca. Przed jego ostatnim wynalazkiem biblioteka Litiru składała się jedynie z rzędów mózgów zanurzonych w płynie rdzeniowym. Dzięki jego urządzeniu nie potrzebujemy już korzystać z psioniki, aby uzyskać dostęp do wspomnień zapisanych w mózgu. Wystarczy umieścić obiekt w urządzeniu i porozmawiać z nim bezpośrednio. Okej.
ostatni ponury wpis przepełniony dominującą. Żalu, kolonia upada. Starszy głoduje, śpi, żeby oszczędzać siły i czeka na nadejście wybawiciela. Co za głowa. A to jest wynalazek, żeby gadać o uciętymi głowami. Nieźle. Mhm. Musiałbym tu jakiś mózg umieścić. Jaki jest dzisiaj dzień? Kim jest on? Jesteśmy głównym z jego planu. Gortash. Dobra. O nie. Ale miałem jakiś taki słoik jeszcze w tym. Jeszcze z tego Nautilusa go wziąłem, pamiętam. Pardon. Wouldn't need to phlegm all over Lord Gortash during my first performance, would it? Colin Bluetooth, ale bez obaw. Aha, gdzie je? Jesteś artystką? Till I met Lord Gort, he heard me singing in Beggar's Rest. Said he needed someone to give voice to lost knowledge. A little over my head, being honest, but the Lord has gold. I trust he knows his business. To jest chyba jej umysł, now, wiecie? Ona oddała go, żeby był głos. Nie ma takiej problemu, że dostała się angaż. Zajebiście. Dobra. Kumo, skrzynia chrząstkowa. Myślę, że jakby kumam, o co chodzi w tym systemie tutaj. Jak będę miał jeszcze jakiś mózg, to... O, shit. A jak ja mam stąd teraz wyjść? Chyba, że tędy się da. Ten pasterz, bo mi kurde wisi lucik. O nie, najgorzej, pasterz nic nie ma. Co za fleciarz? Tle. Czy to fleciarz Mati? Szary, to nie brzmi dobrze. Dziennik Henryka Włochacza, te zgrabne wnętrzności, te komory. Wspominałem, jak długo tkwimy tu, tworząc opętańców. Już nie chcę. Moje własne kłębiące się lęki zagłuszają. Henryk Włochacz. Czekajcie, bo tu coś jest chyba do pogadania poważnego. Become death.
You are the Lashes. Balthazar let one of his walking carcasses lapse from his control. Let's ferry them back. Wait! By the Pawn Lord! It's you! Ci, kto ja? I thought I'd never see you again. To jestem jakimś... I wanted to keep you for myself. But they shipped you away. Nie wyprowadzaj z błędu. Niech wierzy, że razem z pamięcią pozbawiono cię też rozumu. Okej. Oh, poor stupid thing. Why is it even here? I thought we sent its pod away, so it could be used elsewhere. Oh, adorable. I did miss it. Its simplicity. Its fear. It's thrashing its own head against its pod. Cracking its skull again and again, in a futile attempt to escape. Co to za sekta podziemna? O, muszę udawać, że jestem głupi. Czy ty mnie skrzywdziłaś? It pains to hear you speak such words against one who adored tending to you so. You were my very first, after all. I learned everything about the parasites from you. I remember finding you close to death, beaten black and blue on the floor of this sanctum. It must have been a few hours after the tadpole was placed in your skull. How you got here was a total mystery. But I stitched you up just enough to keep you alive, then placed you within your crib. Why bother to tell you this, though? You surely can't understand. I think we have to put you down, though, dear one. Something must have gone wrong for you to have wandered all the way back here. Even if it is pleasant to be reunited. This won't hurt a bit. Though I don't suppose you can feel much now, anyway. Aha. Swift as my feet can carry me. Dup, wpadła do tego, do dziury. Ty, ale czekaj, ona lód mi zostawi, jak tak zginie? Kurde, bo tam nie ma na dole tego. Dobra, nie, muszę to wczytać, bo jak oni spadają i lutu... Tamten koleś jak spadł, to zostawił mi kijanki. No, nie, jak kijanki wepchnąłem, to został. No, lepiej nie wrzucać ich do rzeki, bo się okaże, że ona jakąś legendarną broń ma. Albo różdżkę. I będzie przypał. A szkoda, bo bym ją załatwił jednym strzałem. Death won't take me yet. O kurwa, o kurwa. What the fuck, co to było? O, ona szkieleta przyzywa. Insidious.
znów przyzywa. Raz, dwa, trzy. Kurde, nie pękło? Shit. Niedobrze. To nie był czar? Nie powinna dostać? I dostała, dobra. Ale widzę, że ci, co się wykluli, to jeszcze są niestety. Przeniósł, tak? Zajebiście. Mam nadzieję, że ten lód, co z niej wypadł, jest wart tego, że jej nie zepchnąłem. Ale dostał odbicie. She is but the hack doctor who half pieced you together after whatever caused your head to get in this mess. Someone else must have attacked you in the midst of whatever you were doing down here. This necromancer was a grunt in the scheme of the horrors enacted against you. That attacker. Ja nie rozumiem tego, przecież na filmie było pokazane, że nas zaraził Lee w Nautolidzie, a nie tutaj gdzieś na dole. Jest przypomnieć sobie atak. Spróbuj wydedukować, z jakiego powodu byłeś tu wcześniej. Byłem super potężnym kimś. No, powiem wam tak, nie dziwi mnie to. Nie wiem jak was, ale mnie w ogóle. O, rzeczywiście, murzyńskie kolczu. O, to jakiś szajs jest, ale... Jajo miała. O, to jest ten włochaty Henry cały. List do żelazno palce. Ona wkrótce wpuści jeden z nich. Wpuści jednego z nich mnie, Kressa. Ta wtajemniczona w tej samej godzinie co ja tak wiele lat temu, to ona włoży mi do ucha pasożyta, kiedy będę spał. Nie może znieść braku zwierzątka do prowadzenia eksperymentów. Musi mieć gdzieś ukryty opłatny tańca, żeby dotrzeć dalej niż Baltazar jej pozwala, Kressa. Pamiętam, kiedy jeszcze tylko deptaliśmy po mrowiskach. I panowie, ponownie używaliśmy
Że pierwszej śmierci, mam nadzieję, że gdzieś to pamiętasz. Nie chce mi się, zebrałem mózg, ale nie chce mi się na przykład z tym mózgiem wracać, wiecie, tam popadać. Może później, jak się będę musiał dowiedzieć prawdy o życiu i śmierci. O kurde, to są beczki wybuchowe. Zawieszona ceromorfoza. Aha, nie ma. Nie dowiemy się prawdy o... Pod has a different air to its chitinous cavern. It's broken beyond repair, seemingly by a blunt impact, as if whoever was inside threw them. Your brain hurls an image towards you, your own head, blood gushing down in front of your eyes. To on się uwolnił stąd niby. Charyzma, śledztwo, charyzma może. Banging your fists on a chamber until half your fingers were broken. How long inside? Days? Months? Lifetimes? The parasite was inserted into your head and your body crammed into a pod long before you were moved to the Nautiloid. A laughing woman taunting you. She betrayed you. Czyli myśmy tu wcześniej byli, zanim nas do Nautolidu wepchnęli. That pod. By Grazit's cock, it's about time you came. Izora? Co my tu mamy? Zaczekaj, daj mi się nacieszyć tę chwilą. Bow to your pretend crowd. All done? Good. Now, enough sniffing around and get me out of this thing. Mhm. Uwolnisz Willa albo zostawię cię tu, żeby kultyści cię zainfekowali. Na pewno zasłużyłaś zastraszenie i to mi się podoba. Przyjmij sobie wszystko, co wiesz o diabłach i ich cyrografach. Powiedz, że znasz urok przełamujący diabelskie pakty i recytuj kilka wyrażeń w języku udającym piekielne. To chyba nie. Najpierw bym chciał historię i to, ale boję się, że jak zrobię historię, to już nie będę mógł jej zastraszyć, więc zrobię po prostu zastraszenie. Niech go uwolni. You actually think you hold the winning hand? Siema, Max Derulo. Fine, I'll play your game. But I amend the pact. Clause F, section 9. Soulbinder shall bestow reward or favor only upon soulbearer's fulfillment of related obligation. Co oni mają z tymi swoimi paktami? Now, open the pod. Your eyes turn to the control panel next to the pod. It has two devices marked with illithid symbols. The controls are open to your tadpole's command, to your authority. You know this symbol from the Mindflayer ship. It means annihilate. You decipher the symbol. It's an illithid sigil, meaning. Ja bym ją zabił, bo ona będzie. Ja bym ją zabił, bo ona będzie. No ten pakt zostanie przerwany, nie? Jak ona zginie. To jest proste. Hells! What's happening? What have you? Your heart burns red hot. Then goes hollow. A presence disappears from your mind. The Hells have taken Will as their own. He is lost to the fires of Avernus. Co? Czemu? What? No, this can't be! Bring him back! Bring him back now! O shit, no dobra, no zdarza się. Peszek. Co to za maś? No tadpoles in this brine pool.
Jezu, no. Nie mowę mi odjewą, nie wiem co się stało. You killed Mizora and she took Will back to the hells with her. He's gone. Don't you understand? He's gone. Odzyskamy go, musi być jakiś sposób. Nie miałem pojęcia, że tak będzie, strasznie mi przykro, no właśnie. Apologize to him. Not that he'll hear you where he is. How could I let this happen to Will? Kurwa, no myślałem, że go uwolni, jak zginie tata. No zdarza się, no ludzie, no. An unusual parasite here. It's no more tadpoles in here. Wonder what happened to them. Jakiś okaz. If not over, then through. No nie wiem, dziwne rzeczy się tu dzieją, wiecie. O kurde, ile to jest tych do sterowania, jakiś mord. Co to się robi? Your tadpole forms a telepathic connection with the device, and a chorus of static energy fills your mind. Every mind flayer in the room calls out hungrily from its pod, seeking release and sustenance. O shit, to ich raczej nie chcemy uwolnić. Those not yet infected, not yet elithid, terrified. Desperate to escape. O, to może ich uwolnimy. The device is open to your tadpole's command, to your authority. Authority. Okej, o kurde, to teraz będzie jazda. Authority. Czekajcie, bo my jesteśmy tu, tak? O shit, ale ich jest dużo tych. Jednym łupieżcy na jednego gracza, co? Co on mi tu chciał zrobić? O shit, co ja mam na sobie? Czemu nie mogę iść? Mogę. Go raczej się nie da ogłuszyć, ale zawsze warto spróbować. O shit. Ale mocarze to są. Chyba zaraz umrę. O shit, ale mi wyssał mózg. O! Czekajcie, bo ci są dość mocni, moi koledzy. Zajebiście, tylko szkoda, że moje postacie są jakieś takie wyrypane. Aha, zauroczenie, super. Trzeba było miksturę odporności psychicznej pić jako pierwszą. Oni sami sobie raczej nie poradzą. 96 HP? Okej. Okay.
kurde, podniósł mnie, widzicie? No dobra, ale ja mogę coś zrobić? No nie, bo nie mam w ogóle żadnej akcji, nie mogę wykonać. Zajebiście za 4, kurde. Niezły atak ma. O! Wyssie mi mózg. Sto dwanaście, serio? O się, to uciszenie wyłączyło. Znów ona. Czy ja mam jakąś miksturę do wypicia? Trochę mam. Dobra, ci moi pomocnicy są nieźli, oni tych kurde całych łupieżców chyba dojadą. Niedobrze. O jest. Dobra, moi drodzy, robimy przerwę w streamie. 3 minutki przerwy, 5 minutes break.